siebie. Zawsze. No tak jakoś. Poszło. A duże chłopaki, nie? Wszystko zobacz. No. Pyśki takie. Dobra. Moment, jest. Tak możemy już wracać? Nie. No dobra, powiem wam szczerze teraz, że trybuny nie szaleją. Chyba oprócz tego, że jest dosyć zabawne, jak wszyscy spadają na siebie. Możemy spróbować falę zrobić, ale... Wątpię, czy ktoś to odnotuje. Jak wszyscy na sobie leżą, to jest dosyć zabawne, no. O, proszę, proszę. Wszyscy na siebie. W grupach też. Oni tam się normalnie regularnie napierdalają. No. Wygląda na to, że nasza drużyna wygrywa. 3-0. Ty słyszysz? No penalty! No penalty! Jesteśmy w 35 minucie. Moja drużyna z Newbridge wygrywa przewagą 16-7. Już więcej, chyba 19-07. Tak, 19-7. Come on, Newbridge! Come on, Newbridge! No jest nieciekawie. Nasza drużyna wygrywa tylko 4 punktami przewagi. No jedna szybka, spójna akcja tych pedałów. No dokładnie, jedna szybka akcja i możemy przegrać. A do końca meczu zostało jakieś 10 minut. No i mecz się skończył. Newbridge wygrało 26-22. Ostatnie 10 minut było naprawdę emocjonujące. No to tyle. No to powiem tak. No rugby to jest w sumie... Pierwszy raz byłem na meczu rugby.
bo naprawdę. No i po pierwszym razie powiem szczerze, no fajnie było, chętnie pójdę jeszcze raz. Na pewno pójdę jeszcze raz i chętnie zobaczę, jak drużyna lokalna, czyli z Newbridge, gra. To tyle, no powiem szczerze, że gdyby nie kibice, byłoby trochę nudno. Powiem szczerze, rugby jest dosyć zabawne, bo to jest sport kontaktowy. Fajnie jest popatrzeć w sumie, jak oni się między sobą napierdzielają i właśnie... no, jak się między sobą napierdzielają i faulują, a sędzia sobie nic z tego nie robi. No, także tyle w tej kwestii. Zapraszam jeszcze dzisiaj wieczorem. Jest godzina w tej chwili 16:30 tutaj, czyli w Polsce jest 5:30. Jeszcze powinien być do jutra jeszcze nowy odcinek pytania i odpowiedzi, bo już myślę, że pytań dostałem wystarczająco dużo, także... także no, będą dostępne i będzie kolejny odcinek pytania i odpowiedzi. Mam nadzieję, że Wam się podobało, także komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Trzymajcie się, na razie.